Gotowy? Chyba tak. Gdybyś mógł urodzić się w innej epoce, jaka by to była epoka? Ciężkie pytanie. Chyba nie chciałbym się urodzić w innej epoce, ale jak już, to może jakieś czasy pierwotne. Czym różni się KSW od UFC? No przede wszystkim UFC jest taką organizacją światową, bo robi gale na całym świecie. No jednak jest to największa organizacja, jaka do tej pory powstała. A jeżeli chodzi o takie podstawowe różnice, no to jest to organizacja, która już zrobiła naprawdę setki gal, więc no myślę, że ciężko to po prostu jest nawet zestawić te dwie organizacje na tym samym poziomie. Aczkolwiek jeżeli chodzi o takie samo show, no to myślę, że KSW potrafi zrobić większe show. Jaka jest twoja najgorsza cecha? No czasami najgorsza i najlepsza. No myślę, że jednak ta upartość. Czasami jest to na plus, czasami na minus. Najważniejsza data dla Polski po 89 roku? Narodziny mojego syna. Gdy wieczorem starasz się usnąć i zamykasz oczy, co widzisz? Zależy jaki dzień był. Z reguły to jest to co działo się danego dnia. Marzenie, które jeszcze się nie spełniło? Bardziej bym to nazwał celem, ale to myślę, że będzie to ten pas. Z czego nigdy w życiu nie można zrezygnować? Z rodziny. Najciekawszy film, który w ostatnim czasie obejrzałeś? Nie przypominam sobie. A książka, którą przeczytałeś? Zacząłem czytać książkę. Już wiem, że szły jakieś delikatne podśmiechiwujki z tego. Cisza. Jeszcze tak w połowie. Trzech zawodników MMA, którzy zasługują na największe uznanie. Nie wymienię. Nie mam teraz żadnych takich typów.